Alolo, tutaj w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zrobić strukturę w MacCreatorze. I tak w ogóle niedawno wyszła nowa wersja MacCreatora 2021.1, więc jeśli nie masz jej zainstalowanej, to polecam sobie ją pobrać. Można normalnie ją pobrać ze strony MacCreatora. Więc na razie nie będę jeszcze nic robił w MacCreatorze, po prostu odpalę Minecrafta i zbuduję moją strukturę. Jeśli chcesz, żeby używać własnych bloków w budowaniu twojej struktury, no to najpierw je zrób i później dopiero rób twoją strukturę. Więc okej, jestem już w Minecrafcie. Mam tutaj świat super flat i zbudowałem sobie tutaj moją strukturę. Jest to po prostu taki domek. Zbudowałem go w 5 minut. Jest on całkiem mały, nic ciekawego, po prostu taki sobie domek zbudowałem. To będzie moja struktura przykładowo na ten poradnik. Wygląda on tak, wygląda on całkiem dobrze w sumie, myślę. Dobra, ale już nieważne. Więc no, tutaj już mam swoją strukturę. Jeśli nie masz jeszcze zbudowanej swojej struktury, to najpierw ją zbuduj i powróć do tego poradnika. Polecam sobie ją budować na świecie Superflat, bo po prostu jest łatwiej. Więc gdy zbudowałeś już swoją strukturę, no to powróć do tego poradnika. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, żeby zaimportować tą strukturę do MacCreatora, to wpisać komendę give dev structure block i wziąć sobie blok strukturowy. Więc gdy masz już swój blok strukturowy, to jeszcze polecam otoczyć swoją strukturę wełną, aby łatwiej dopasować te wszystkie wartości w bloku strukturowym. Wezmę sobie żółtą wełnę i otoczę moją strukturę żółtą wełną. Co okej, tu jest narożnik mojej struktury, więc sobie tutaj postawię wełnę. Więc szybko otoczę swoją strukturę wełną. Okej, więc już otoczyłem swoją strukturę wełną. Okej, no więc już tutaj mam wełnę ze wszystkich stron mojej struktury. Jeśli zrobiłeś już coś takiego, no to postaw tutaj structure bloka na narożniku. W sumie to już można usunąć. I okej, i tutaj weź, kliknij powiem wszystkie myszy na niego. I tutaj kliknij dane. I tutaj wpisz rozmiar swojej struktury. Ja tu może wpiszę 10. Będzie to pewnie za duże, ale zobaczę. W sumie nawet prawie trafiłem. Okej, więc tutaj musi być chyba mniejszy o jeden blok jeszcze. Tak, chyba musi być mniejszy o jeden blok w wszystkie strony, chyba oprócz jednej. Tu jest teraz za mały, dobra. No, ogólnie te linie wskazują, gdzie jest twoja struktura, gdzie ten structure block wykrywa twoją strukturę. W sumie tutaj położenie względy jeszcze zmienię o jeden. O, teraz jest idealnie. Okej, więc no, ogólnie rozmiar twojej struktury tutaj wpisujesz, a położenie względne to gdzie jest ta twoja struktura relatywnie do structure bloka. Więc okej, dobra, tutaj jest chyba zaznaczone okej. Tutaj na górze trochę jest za wysoko. To zmniejszę może tutaj wysokość na 8. I teraz to powinno być okej. Nie, jeszcze jest chyba jeden blok za dużo. Tak, jest jeden blok za dużo jeszcze. Więc sobie tutaj jeszcze zmniejszę o 1. Żeby było 7. I okej, teraz tylko tutaj na tyle jest źle. Okej, jeszcze dwa bloki tutaj do tyłu i powinno już być okej. Dobra, więc to jest chyba to? Czy to jest to? Tak, okej. Idealnie, dobra. Okej, dobra, jest już chyba okej. Więc jak już masz tak zaznaczoną swoją strukturę, że wszystkie linie dotykają twojej struktury, no to teraz można przejść do następnej części. Więc jak tutaj wejdziesz do structure bloka i tutaj zaznaczysz pokaż niewidoczne bloki, no to tutaj zobaczysz, że tutaj to wszystko jest na niebiesko i to oznacza, że tutaj jest powietrze i faktycznie jak zespawnujesz swoją strukturę, no to tutaj będzie powietrze i to zastąpi wszystkie bloki, które tutaj będą na miejscu powietrza. Więc aby to naprawić, musisz wpisać give dev structure void, czyli pustka strukturalna, i tutaj musisz zaznaczyć na czerwono te wszystkie niebieskie ściany i to oznacza, że po prostu będzie to nic, że jeśli jest tutaj powietrze na przykład, no to zastąpi wtedy to miejsce powietrzem, a jeśli jest tutaj ta pustka strukturalna, nie będzie zastępowało żadnych bloków, więc to jeszcze trzeba zrobić. Aby to przyspieszyć, no to można sobie wziąć jakiś losowy blok i użyć komendy fill i tutaj po prostu wpisać Minecraft structure void replace air i to wtedy zamieni całe powietrze na te pustki strukturalne. Więc już mam te pustki strukturalne wszędzie. Jeszcze tutaj wypełnię, gdzie nie ma tych pustek strukturalnych, gdzie miałem bloki. Okej. No więc już są wszystkie tutaj pustki strukturalne.
Więc no teraz to by było już wszystko, więc też możesz zapisać swoją strukturę, klikając tutaj zapisz. A zaraz, jeszcze nieprawidłowa nazwa struktury, trzeba jeszcze nazwę dać. Po prostu dam nazwę domek tej strukturze i teraz ją zapiszę. I teraz piszę struktura zapisana jako Minecraft domek, więc ta struktura jest zapisana, więc teraz możesz wyjść z Minecrafta i powinna już się pokazywać w MacCreatorze, jak tutaj wciśniesz w zasoby, structures i tutaj import structures from Minecraft, czy importuj strukturę z Minecrafta, tutaj się pokazuje struktura domek, po prostu wciśnij OK i masz już tutaj swoją strukturę. Jeszcze kliknę tutaj plusik i teraz, aby zrobić, żeby ta struktura się generowała normalnie, no to tutaj musisz zrobić generację struktury, wciskając S albo tutaj na ten przycisk i nie wiem, nazwę po prostu to domek i stworzę nową generację struktury i tutaj wybierz swoją strukturę do spawnowania, więc ja tutaj wybiorę domek, bo to jest jedyna struktura, którą na razie mam. Tutaj szansa na spawnowanie, to tą liczbę lepiej byłoby ustawić na jakieś tak 1000, ale ja ustawię na 10 tysięcy, żeby po prostu było łatwiej to szukać później, więc na razie ustawię to na 10 tysięcy. Jakbyś chciał faktycznego moda, no to chciałbyś to ustawić na jakieś 1000, ale ja robię poradnik tylko, więc ustawiam to na 10 tysięcy, żeby łatwiej było to znaleźć później i przetestować mojego moda. Na czas testowania tego moda polecam sobie ustawić to na jakąś dużą liczbę, tak jak 10 tysięcy albo nawet 100 tysięcy, ale później jak faktycznie chcesz wyeksportować swojego moda, no to polecam to ustawić na jakąś mniejszą liczbę, jak 1000 albo nawet 500, żeby nie było po prostu ich wszędzie. Tutaj na dole jest wielkość grupy struktur, więc na przykład jak chcesz, żeby się twoje struktury spawnowały w grupach, no to tutaj możesz na przykład ustawić to na 2 i wtedy twoje struktury będą się spawnować w grupach dwóch, ale ja chcę tylko, żeby jeden domek się spawnował, więc to ustawię na 1. Jakbyś robił coś takiego, że na przykład chciałbyś, żeby się spawnowało dużo struktur w grupach, no to jest opcja, którą możesz to zrobić. Tutaj jest jeszcze opcja randomizuj orientację struktury. To po prostu robi, że obrócenie struktury jest losowe, więc to po prostu zaznaczę. I tutaj jest jeszcze jedna opcja, czyli bloki do ignorowania w postawieniu. Więc ja tu po prostu ustawię chyba powietrze oraz structure block. Jak na przykład byś nie miał tych pustek strukturalnych, po prostu będzie taki sam efekt, jakbyś normalnie postawił te pustki strukturalne. Tutaj jest jeszcze, gdzie chcesz, żeby się ta struktura spawnowała. Ja chcę, żeby normalnie na ziemi się spawnowała. Też możesz zrobić, żeby pod ziemią się spawnowała. Albo na przykład w powietrzu. Ale ja robię, żeby to się spawnowało normalnie na ziemi. I tutaj jeszcze można zrobić, żeby twoja struktura się spawnowała trochę wyżej. Na przykład jakby była ona za daleko pod ziemią albo latała. To tutaj na przykład możesz to ustawić na minus 2 i wtedy struktura będzie się spawnowała 2 bloki niżej niż normalnie. Też można to ustawić na 2, jeśli twoja struktura jest pod ziemią. Ja to po prostu ustawię na 0 na razie. Tutaj jeszcze można ustawić, żeby twoja struktura się spawnowała w różnych wymiarach. Ja chcę tylko, żeby się w normalnym świecie spawnowała, więc to tutaj ustawię po prostu surface. Tutaj też można ustawić tylko, żeby się spawnowała na specjalnych blokach i jeszcze na biomach specjalnych. Ja chcę po prostu, żeby na wszystkich biomach się spawnowała ta struktura, więc po prostu tutaj nic nie dodaję. Więc gdy już są ustawione te wszystkie ustawienia, no to po prostu zapisz swoją strukturę, zapisz ten element i już wszystko powinno działać. Więc teraz jak odpalę Minecrafta, to normalnie powinna się spawnować na świecie ta moja struktura. Więc widzimy się w Minecrafcie, żeby przetestować tą strukturę, czy działa. Ok, jestem już w Minecrafcie, stworzę sobie nowy świat. I niech będzie nowy świat, tryb gry kreatywny i po prostu stworzę nowy świat. I ta struktura powinna już się spawnować, bo ustawiłem, żeby się spawnowała w normalnym świecie wszędzie, na każdym biomie. Więc okej, jestem już na świecie. O, już się spawnuje normalnie ta struktura. A no właśnie, dlatego nie dawać tych structure voidów tutaj w pomieszczeniach, bo później się robi coś takiego. W sumie nie powinienem dać tych voidów w domku, bo później się robią takie rzeczy. Nie dawaj tych voidów w pomieszczeniach, bo później takie rzeczy się robią. No ale poza tym wszystko już chyba działa normalnie. Spawnuje się ta struktura normalnie. Dobra, więc spawnuje się ta struktura normalnie. Wszystko działa. Jeszcze zobaczę, jak się inne spawnują. Na przykład tam jest kolejny ten domek. Zobaczę, jak on się spawnuje. Gdzie się normalnie spawnuje. Okej, tutaj się wygenerował kolejny domek. I wygląda na to, że się spawnuje normalnie. I znowu jest w trawie. No więc nie dawaj tych voidów w pomieszczeniach, bo później takie rzeczy się dzieją. Ale to byłoby wszystko z tego poradnika. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz zasubskrybować. To by było na tyle z tego poradnika. Elo. Cześć. Pa, pa.